Jakub Wikłacz. Po gali Celtic Gladiator 26, ale ciebie tutaj podczas tych walk nie widzieliśmy, natomiast oglądałeś, miałeś okazję sobie popatrzeć troszeczkę na to, jak chociażby twoi koledzy walczą. Jak oceniasz te gale? Dokładnie, miałem okazję popatrzeć, tylko też nie do końca, bo starałem się gdzieś tam pomagać w szatni chłopakom, dogrzewać się i tak dalej, więc do końca wszystkich walk nie widziałem. Starałem się większość naszych walk obejrzeć. No i co? No i powiem, że no emocje takie mieszane mam po gali, gdyż dużo chłopaków od nas, którzy mają mega potencjał, gdzieś słabo zawalczyli z różnych względów, ale no, jedynie z Marcina możemy tutaj być bardzo dumni i zadowoleni, bo trzeba przypomnieć, że wygrał w pięknym stylu. Mówi, że Marcin tutaj w pięknym stylu, bardzo ładna walka. Marcin w ogóle ostatnio troszeczkę, tak jakbym powiedział, na fali, tak raczej gdzieś tam przełamuje kolejne jakieś bariery. Dokładnie, na fali się nie zatrzymuje i nie wydaje mi się, żeby się zatrzymywał. Bardzo ładnie jakby ewoluował, zrobił duży progres i no naprawdę jestem zdumiony jego walkami i jego formą, tak samo na treningach. No właśnie, ty możesz trochę temu bliżej się zawsze przyjrzeć, ty więcej widzisz po tym, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. Ci koledzy, którym się dzisiaj nie powiodło, co myślisz było tego przyczyną? Chociażby myślę o Pawle Karwowskim, tak? No to tutaj mi się wydaje, że no jakby jest wiele przyczyn, no ale u niego to może być przyczyna głównie tak jakby może trochę mentalna czy coś w tym stylu. Pięknie się przełamał w stójce, super tempo nadał, rywal się cofał, widać było jego przewagę i gdyby utrzymał tą stójkę, a tutaj gdzieś zabrakło tego podjęcia decyzji, zostaje w stójce, bije się do końca i no i gdzieś poszedł niepotrzebnie w te chwyty i później jeszcze w ten feralny, nie dla niego niestety parter, a wiadomo jak to jest z dołu, gdzieś tam jeden cios, jeden kolejny, zaraz poddanie i no i ciężko się z tego podnieść, jak już się leży na plecach po chwytach, gdzie on jest dosyć długi i męczył się z krótkim, silnym, bardzo fizycznym gościem, no to tutaj po prostu źle jakby podjęta decyzja w walce. Piękna ocena, naprawdę. To widzę fachowcem, nie wiem, mam nadzieję, myślę sobie, że niedługo będziesz ekspertem w jakiejś telewizji, 100%. No dobra, to skoro tak dobrze nam idzie, to teraz przejdę dalej. Jacek Winnicki dzisiaj też walczył. No i tu była w ogóle bardzo dziwna walka. Dokładnie, bardzo dziwna. Najdziwniejsza to była w ogóle ta dogrywka. No więc właśnie, zwieńczenie jakby dopasowało się do tego, co wcześniej oglądaliśmy. Dogrywka to raz nas zaskoczyło, a ciebie właśnie, jak tak patrzyłeś i twój kolega, który dzisiaj tutaj się mierzył, co tutaj myślisz mogło zaważyć na tym? I w ogóle jak oceniasz, czy werdykt uznajesz za właściwy? Szczerze mówiąc, nie chcę wyrażać swojej opinii na temat werdyktu, bo nie jestem obiektywny, też całej walki nie widziałem, dlatego no nie wypowiem się chcąc. Dogrywkę widziałeś. Dogrywkę. No i będzie specjalnie dla ciebie między innymi. No dokładnie, no dogrywkę widziałem i no tutaj mogę po prostu powiedzieć tyle, że Jacek jest po długiej przerwie. Wykonał bardzo, bardzo szybki powrót, złapał naprawdę mega formę, na treningach to wychodziło wszystko super. Widziałem jego rozgrzewkę, tak samo wszystko super, psychika, wszystko fajnie trybiło, a w walce gdzieś, nie wiem, może ta próba obalenia nie była jakaś taka pewna czy coś, widać było zmęczenie i tu zmęczenie obydwu zawodników i gdzieś takie właśnie jakieś delikatne szczegóły zaważyły o tej decyzji i mi się wydaje, że tutaj ciężko coś powiedzieć, no, była bardzo bliska walka. No i też obydwoje byli bardzo, bardzo, bardzo zmęczeni. Może te właśnie złe rozłożenie sił tutaj zaważyło. No właśnie, to było widać, że to zmęczenie faktycznie dawało sobie znać. No i troszkę też inaczej się chyba walczy, inaczej podchodzi się do pojedynku. Ja nie mam takiego ogromnego zawodowego doświadczenia, ale no jak się nie wie o tym, że może być ewentualnie czwarta runda, to wszystko troszkę inaczej wygląda. Tak jest moje zdanie. Dokładnie. No dla mnie to w ogóle było zdziwienie. No nie wyobrażałem sobie w ogóle takiej sytuacji, że może być dogrywka. No gdzieś to jest bardzo słaby pomysł, po to są te 3 rundy po 5 minut, żeby na ich podstawie ocenić, który zawodnik wygrał, ewentualnie można dać remis i tyle, i jakby dwóch zawodników nagrodzić za wyrównaną walkę, a dogrywka no to według mnie jest taki, no bez sensu, jeżeli mam się wyrazić szczerze, no i tyle, nie rozumiem tej decyzji.
No i co mogę więcej powiedzieć? Chyba już nic nie możemy więcej powiedzieć. Po prostu też jakby dla nas wszystkich była ona bardzo dużym zaskoczeniem. O kim jeszcze nie rozmawialiśmy z tych dzisiejszych twoich kolegów, którzy tu dzisiaj walczyli? O Piotrku Pokorskim. Właśnie. O Piotrku Pokorskim. No i tutaj ciężko mi dokładnie powiedzieć, co tam się stało. Nie widziałem tej walki, ale z tego, co słyszałem od innych osób i jak inne osoby to analizowały, no to jakby jeden cios zaważył na tym, że który przyjął Piotrek, zaważył na to, że gdzieś on się spiął, cofnął i jakby zablokował. I to najwidoczniej tak było, że może tym ciosem się zablokował, ten brak doświadczenia wyszedł i te poddanie to też podobno było takie po prostu trochę jakby oddane. To prawda, tak właśnie było. No rzeczywiście, no to tak... Cóż, przed własną publicznością chyba to jest przykra sprawa. Ty też miałeś okazję przed własną publicznością walczyć. To chyba nie jest to miłe. No właśnie, chyba to nie jest miłe, jak się akurat... Nigdy nie jest miłe przegrać, o, bardzo mądre, ale chyba to nie jest szczególnie... To jest chyba szczególnie dotkliwe, kiedy się przed własną publicznością nie udowadnia swojej wyższości. No, każda porażka jest gdzieś dotkliwa. Zależy, jak się do tego podchodzi. To też jest właśnie kwestia doświadczenia, bo mnie moje porażki dużo, bardzo dużo nauczyły. Różne porażki różnie zniosłem. Akurat tą w Olsztynie zniosłem bardzo dobrze. To zależy też jeszcze od po prostu tego, jak się walka toczy, ale wydaje mi się, że no, nigdy to nie jest nic miłego, ale no, to, taka jest część sportu i na to się piszemy. Płynnie przejdźmy do twojej osoby. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać przed kamerą, zapytałem, ile tych walk w tym roku było. Była jedna. Ja rzeczywiście gdzieś tak ten czas pędzi. Jedna walka. Troszkę przypomnijmy ją. Co to był za pojedynek? Pojedynek w Mołdawii z Gorgę Lupu. No właśnie. I to była jedyna w tym roku twoja potyczka. To jakie plany na przyszły rok? Pewnie bogatsze niż ten. Znaczy plany to były tak samo... Tak samo bogate. Tak samo bogate były plany na ten rok, ale niestety się nie udało. To też jest część tego sportu, kontuzje. Bardzo przykra część tego sportu. Gdzieś czasami za bardzo się chce, za bardzo się dojeżdża na tych treningach. Czasami gdzieś jest łapie osłabienie. Miałem dwa razy ciężkie przygotowania do walk, 5 razy 5 minut i tutaj myślę, że po prostu i pech, i może gdzieś zaniedbanie jakieś w treningach, że wyszły kontuzje. No i co? Plan jest taki, żeby tego uniknąć w następnym roku i żeby stoczyć tych walk jak najwięcej, no i wiadomo, same wygrane. 5 po 5 minut walki takie zakontraktowane, rozumiem, no to skoro tak, to jakieś ma eventy. No dokładnie, jedna walka miała być na Cage Warriors o tytuł mistrzowski, tak samo druga walka miała być o tytuł mistrzowski w Army Fight. No więc właśnie, to się nie udało, ale ten rok, jak rozumiem, no jeśli się uda tych kontuzji uniknąć, może przynieść tego typu bardzo ważne dla ciebie pojedynki. Na pewno się uda uniknąć kontuzji, to jest pierwsze, trzeba pozytywnie myśleć i... Na pewno przyniesie bardzo ciekawe pojedynki. Jestem w dobrej formie, czuję się dobrze i tylko wypada walczyć i tyle. Jeśli chodzi o te organizacje, które wspomniałeś, one cały czas wchodzą w grę? Ja co mówiłeś, że miałeś walczyć o pasy, ale się nie udało. Na razie jest Armia Fight, tam mam stoczyć walkę o tytuł mistrzowski, czekamy jeszcze na termin. No i co, więcej szczegółów w najbliższym czasie. Dobra, to ja tak jeszcze troszkę się teraz cofnę w czasie. Tutaj skoro trochę wybiegliśmy, co do twojej przyszłości, to tylko cię zapytam o kolegę innego, którego dzisiaj też tu nie oglądaliśmy z klubu, Mameda Halidowa. Jak tam po tej walce w klubie nastroje, jak twój nastrój? No, mój nastrój przy walce no, był strasznie mieszany. No, tutaj co ja mogę powiedzieć, to chyba co każdy, że Askam okazał się takim cwaniakiem, tak wszystkich przychytrzył, że no ciężko coś wydać, jakąś opinię na tej walki. I sama walka też jest taka, budzi mieszane emocje, co do sędziowania tak samo, Mamed był bardzo aktywny z dołu, no ale gdzieś wiadomo, Askam sprowadzał, Askam kontrolował z góry, tylko wiadomo, no kontrolował i to ciężko wyrazić jakąkolwiek opinię. Wygrał w taki sposób, po prostu takim swoim cwaniactwem i po prostu bardzo mądrze to rozegrał. Ale efektownie nie było, no, na pewno można to przyznać. No tak, Mamed wrócił, no jeszcze dalej będzie walczył. Trener Bękowski opowiadał wczoraj, jak z nim rozmawiałem, że z Mamedem jest tak, że czasami jest w takim gazie i takim dynamicie, jak to zawsze, jak z tych najlepszych swoich czasów. A czasami jest po prostu tak, że nie wiadomo, dlaczego Mamedowi nic nie wychodzi. I w tej walce mieliśmy tego drugiego Mameda, zgodzisz się z tym? No nie jestem jakby w stanie tego dokładnie stwierdzić, bo ja też nie byłem przy całych przygotowaniach Mameda.
i przy tej walce ciężko było ocenić stan w ogóle formy któregokolwiek zawodnika, bo ta walka była bardzo mało aktywna, gdzieś była przyleżana w tym parterze i ani jeden, ani drugi zawodnik nie mógł się za bardzo rozwinąć, a jeżeli chodzi o formę Mameda, to myślę, że była bardzo dobra i pokazał to w tym no, krótkim, bo krótkim odcinku walki w stójce, a później tak się walka podoczyła, że no, no Mamed nie mógł za dużo pokazać i niestety Askam go przechytrzył. Wiesz co, na koniec jeszcze zapytam cię o jednego zawodnika, nie, o jedną zawodniczkę cię zapytam. Mnie się ona tutaj kojarzy w pewien sposób z twoją osobą, bo pamiętam, że dopóki Anna Jędrzejczyk trenowała w Arachionie, to bardzo wiele czasu na macie spędzaliście, byłaś jej sparring partnerem, osobą, która w jakiś tam sposób pomagała w tych przygotowaniach. No tak się stało, jak się stało i Anna Jędrzejczyk, właśnie nie wiem, czy jest persona non grata w waszym klubie? Jakby nie, nie, ja mam swoje relacje z Asią i nie patrzę na relacje innych. Myślę, że tam po prostu takie to rozstanie było, że no, że nie jestem w stanie jakby powiedzieć i też nie znam na tyle szczegółów, żeby powiedzieć cokolwiek o relacjach innych i też nie chcę się na temat tych relacji wypowiadać. To pogadajmy o walce, która się zbliża. Joanna Jędrzejczyk gdzieś tam się odbiła znowu, gdzieś był taki gorszy okres. Jak oceniasz, jak to będzie wyglądało w jej najbliższym pojedynku, jak oceniasz jej szansę? Co do tego, to mogę powiedzieć, że mam bardzo, ale to bardzo pozytywne myśli. Zyska pas? Tak, moim zdaniem tak i głęboko w to wierzę. A to dokładnie taka moja myśl jest jakby po tamtej walce ostatniej, gdyż z czasem te walki Asi ostatnie pokazywały, że wraca ona jakby do swojego trochę pierwotnego stylu, tak mi się wydaje, moim zdaniem, że wraca jakby do tego sposobu toczenia walk tak jak na samym początku i rozbija fajnie rywalki. Ostatnia walka to pokazała, że będzie miała naprawdę bardzo, bardzo duże szanse i mam nadzieję, że odzyska ten pas. Dobra, no tak chyba wszyscy na to liczymy. Bez względu na różne okoliczności, które gdzieś tam przy okazji zachodziły. To co? Czego ci życzyć w takim razie? Święta idą, no to może dobry taki czas, żeby też życzenia ci złożyć. Czego ci życzyć w nowym roku i z okazji świąt? Tylko zdrowia. Na resztę sam zapracuję, ja muszę ciężko pracować, a wy możecie mi życzyć tylko zdrówka. Zdrówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.